Dzień dobry, cześć. Cześć. Na rowerki przychodzę. Cześć. Kinga, jestem miło. Bardzo mi miło, nazywam się Kasia, jestem instruktorem spinningu. Kinga, czy jesteś dziś pierwszy raz na zajęciach z rowerków? Jeździłam tylko na takim wiejskim rowerze, u mnie tam na wsi, ale preferuję tylko jazdy z górki. Tutaj mamy rowerek dla ciebie. A, czyli to jest mój deliżans, tak? Tak jest. To są zajęcia o wysokiej intensywności, na których na pewno się zmęczysz. Ważne dla mnie jest to, żebyś kontrolowała swój organizm i kontrolowała tą intensywność. Jeżeli będzie ci za ciężko, możesz ominąć pewne ćwiczenie. A nie macie jakichś takich szerszych tych siodełek, bo to mi w tyłek wlezie. Myślę, że dasz sobie radę. Teraz ustawimy kierownicę. Pozycja siedząca jest pozycją bezpieczniejszą na początek, na pewno taką wygodniejszą, tak jak na rowerze wiejskim jak jeździłaś, to jeździłaś na damce, czy na jakimś góralu, na składaku, na jakim rowerze jeździłaś? Składach zwykły. No to siedziałaś prosto na tym rowerku. Proszę, żebyś sobie teraz weszła na rower, usiadła. Powoli. Rower jest stabilny, także spokojnie. A ile kilo wytrzymuje taki rower? Spokojnie wytrzyma. Nie masz się co denerwować, nie wykręcisz się od treningu. Dobra. A jak długo będziemy ćwiczyły? Standardowe zajęcia spinningowe trwają 50 minut i tyle bym chciała, żebyśmy dzisiaj pojechały. Tak? Ale pamiętaj, że dostosowujesz to do swoich możliwości. Lubię wyzwanie, ja dam radę. Łokcie delikatnie ugięte, wąsko, ale nie zamykaj się tak bardzo, rozluźnij się, tak? Zaczynamy od rozgrzewki. Tutaj mamy takie pokrętło i teraz sobie pokręć troszkę tą gałką w prawo, w lewo, żeby zobaczyć, jak to obciążenie się zmienia. Fajne w tych zajęciach jest to, że każdy ma swój rowerek i tak naprawdę dostosowuje możliwości do siebie. Reguluje obciążenie, może w jakiś sposób regulować tempo. Niekoniecznie musi jechać równo ze mną.